Dzień dobry Państwu, telewizja Enczas TV, kanał Tomasz Sommer, a naszym gościem jest dzisiaj pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Podkreślam, że też drugi kanał, a też szykujemy trzeci, a być może nawet czwarty z tego powodu, że pierwszy nam zdemonetyzowano, w związku z czym no, właściwie on sobie istnieje, ale możemy tam tak wyrażę, działać czysto społecznie, bo tutaj te siły tajemne, które to wszystko organizują, wpadły na taki genialny pomysł, że my to zarabiamy, a wy to sobie jak chcecie, to tam podziałajcie społecznie, popracujcie całe życie, ale i tak z tego nic nie wyniknie, no ale miejcie satysfakcję, że przynajmniej możecie, no bo dawniej to przynajmniej to do więzienia wsadzano czy coś takiego, a teraz to tylko takie tam drobne zagłodzenie, także nic strasznego w sumie. Panie Stanisławie, ale zacznijmy od tych tutaj dramatycznych znowu wydarzeń, no bo no co tydzień jakieś dramatyczne wydarzenia. Pani Georgetta znowuż dzisiaj działa od samego rana. I pani Georgetta Mosbacher, przypomnijmy, ambasadorka Stanów Zjednoczonych, zaatakowała tym razem europosłankę, a w swoim czasie rzeczniczkę rządu PiS-u, panią Beatę Mazurek. A dlaczegoż zaatakowała? Bo pani Beata Mazurek zwróciła uwagę, iż jakby nogi TVN-u wyrastają z WSI, a pani Georgetta powiedziała, że to jest podła insynuacja i że to wstyd takie rzeczy opowiadać i to, żeby je opowiadała osoba reprezentująca Polskę. Czyli pani Georgetta tutaj wiele rzeczy, wiele treści przekazała, ale między innymi to, że jeżeli ktoś takie rzeczy mówi, a reprezentuje Polskę, to już jest jakiś szczególny wstyd. A pan, panie Stanisławie, z tego co pamiętam, akurat coś na temat tego WSI, TVN-u nawet sądownie rozgryzał, że się tak wyrażę. No tak, coś tam pamiętam ja, ale na początek to powiem tylko tak, no jeżeli osoba, która reprezentuje Polskę, rozpowszechnia nikczemne insynuacje, no to powinna rzeczywiście się zreflektować, ale co ma zrobić osoba, która reprezentuje w Polsce Stany Zjednoczone i wykazuje się totalną ignorancją? Bo to, co pani Georgetta opowiada, to jest po prostu nieprawda. Pani Georgetta najwyraźniej nie wie, skąd wyrastają korzenie, bo tam pani Mazurek powiedziała, użyła takiego sformułowania WSI 24. To było używane tam, niektórzy też stawali z tego powodu przed niezawisłym sądem. Ja z innego powodu stanąłem przed niezawisłym sądem, bo powiedziałem, czy napisałem, że TVN jest telewizyjną ekspozyturą wojskowych służb informacyjnych. No i tutaj tam się strasznie na mnie pogniewali, ale pani sędzia najwyraźniej nie chciała wydać wyroku w tej sprawie, bo zachęcała nas do ugody. No i początkowo strona reprezentująca TVN, tam był taki pan profesor, był karnik z Uniwersytetu Warszawskiego jeszcze, początkowo nie chciała na żadne ugody iść, ale to ja im powiedziałem tak, że ja przywołam, znaczy złożę wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań Grzegorza Rzymka w aferze Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. No i złożę wniosek o przesłuchanie generała Dukaczewskiego i innych tam tych oficerów wojskowych służb informacyjnych i między innymi resortowej stokrotki w charakterze świadka. No to chyba to oni się wtedy zreflektowali, że chyba aż takiego rozgłosu to sobie nie życzą. No i bo co by może generał Dukaczewski by im uszy poobrywał za to, że tutaj takie przyjemności stawiają go przed niezawisłym sądem. No i ku uciesze pani sędzi zgodziła się strona TVN na ugodę tej treści, że ja miałem złożyć oświadczenie, iż pisząc czy mówiąc, że
TVN jest telewizyjną ekspozyturą wojskowych służb informacyjnych, nie miałem intencji naruszenia ich dóbr osobistych. To rzeczywiście prawda, bo nie miałem takiej intencji. Intencją moją było ujawnienie tego, a nie tam. W ogóle tam nie myślałem o jakichś dobrach osobistych TVN, zresztą one mi latają, wie pan, kalafiorem. Natomiast co zeznał Grzegorz Rzemek w procesie Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego? Otóż on zeznał, że nie wiem, już nie pamiętam, który to był rok, ale chyba 88. Wezwał go generał Andrzejewski i mu powiedział, że tutaj wywiad wojskowy przygotowuje taki koncert medialny w Polsce po transformacji ustrojowej, żeby miał tu wpływ na to, no i żeby on pojechał do Luksemburga i tam się skomunikował z odpowiednimi osobami, między innymi z panem Weichertem. No, a Grzegorz Rzemek mówi, no dobrze, ale to czy pan Weichert zechce ze mną rozmawiać w ogóle i tam czy ja? A ten mówi, nic nie szkodzi, pan Weichert to jest nasz człowiek i on już wie, że pan się z niego zgłosi. Także takie to były prapoczątki. Dobrze by było, gdyby pani Georgetta takie rzeczy wiedziała. No ja, wie pan, no to nie jest żadna trudność, bo mam nadzieję, że w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie nie są sami, wie pan, tacy tam, czy tam z rasizmem walczą, z antysemityzmem, tylko jest tam paru ludzi, którzy coś tam robią, pracują. No to żaden problem, żeby zeznania Grzegorza Rzemka uzyskać, bo one są w sieci, dostępne. Także niech się tam nie wałkonią w tej ambasadzie amerykańskiej, tylko niech panią Georgettę pouczą, jakie tu są korzenie stacji telewizyjnej TVN. Panie Stanisławie, ale to też przy okazji dobry asumpt do sprawy tego słynnego aneksu do raportu na temat WSI. No bo tutaj pani Mazurek, reprezentując partię PiS, jakby nie ma problemu z tym, żeby szermować tam właśnie takimi określeniami jak WSI, a tymczasem ten aneks nadal sobie gdzieś tam w piwnicy spoczywa. Pan Duda, przypominam, jak miał zostać prezydentem poprzednio, to obiecywał, że go ujawni. No jakoś tak się jednak zdarzyło, że tego nie zrobił. No i może teraz, jak wybuchła za sprawą pani Mazurek i pani Georgetty dyskusja na ten temat, to może by pan Duda przed wyborami zdecydował się dotrzymać tej obietnicy. Nie sądzę, żeby to zrobił pan prezydent, dlatego że wie pan, no powiem tak, ja zresztą na jego miejscu też bym tego nie zrobił. Dlatego, że z agenta zdemaskowanego to już nie mamy żadnego pożytku. On już jest zdemaskowany, drugi raz zdemaskować go już nie można. Natomiast z agenta, który nie został zdemaskowany, to tego agenta możemy eksploatować aż do śmierci, a czasami nawet dłużej, bo nawet jego spadkobiercy mogą być zainteresowani tym, żeby tutaj ta prawda nie wyszła na jaw i mogą tam rozmaite usługi wyświadczać. Więc mnie wcale nie dziwi, że pan prezydent Duda, jak się zorientował, co tam jest, to na pewno nie opublikujemy. No i myślę, że tego nie zrobi. Pan prezydent Duda, o czym pisałem zresztą w najnowszym numerze Najwyższego Czasu, nawet nie jest w stanie uczynić gestu, który by miał jakieś znaczenie, bo to, że pan prezydent Duda teraz dzisiaj właśnie podpisał tam taki projekt zmiany konstytucji, że tam zakaże małżeństwom tym, jakim tam znowu małżeństwom, związkom pedalskim adoptować dzieci, no to dobrze, to rzeczywiście, ale tu na razie tak też jest, tylko że to nie wynika z normy konstytucyjnej. Natomiast pan prezydent Duda nie zdecydował się na to, żeby w tempie stachanowskim Klub Parlamentarny Zjednoczonej Prawicy w ciągu jednego dnia uchwalił ten obywatelski projekt ustawy antyroszczeniowej, który w sejmowej zamrażarce leży. Gdyby naczelnikowi państwa zależało na wygranej pana prezydenta Dudy w drugiej turze, no to by ze skóry wylazł, żeby to zrobić.
Tymczasem w ogóle o tym nie ma mowy. A to jest sprawa znacznie ważniejsza z punktu widzenia interesów państwa i interesów narodu polskiego niż adopcja dzieci przez pederastów czy lesbijki. Owszem, nie powinny takie pary, bo to jest zasadnicza różnica. Ja tak z rozpędu powiedziałem małżeństwa, te homoseksualne czy jednopłciowe, ale zaraz się poprawiłem, bo to nie są żadne małżeństwa. Tacy ludzie, to znaczy lesbijki czy pedały, zawierają umowy o wzajemne świadczenie usług seksualnych, że tam będą się mlaskać po klitorysach, wie pan, że będą tam sobie lód obciągać i tak dalej. I tyle. Natomiast małżeństwo, to owszem, też to się mieści w tej umowie, jeśli to potraktować jako umowę cywilnoprawną, ale obejmuje również konsekwencje, bo konsekwencją stosunków płciowych w małżeństwach, w ogóle między osobami o różnej płci, jest pojawienie się potomstwa. I tutaj państwo jest zainteresowane, władza publiczna jest zainteresowana, ponieważ ci małżonkowie, ci rodzice mają poważne obowiązki względem dzieci, mają obowiązek alimentacyjny, tam wychowania, odpowiadają cywilnie za szkody wyrządzone przez te dzieci i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym mają coś w rodzaju, mają władzę rodzicielską, ona trochę jest ograniczona, to już tam niewiele z niej zostało, ale teoretycznie istnieje. I dlatego państwo całkiem inaczej podchodzi do jednych umów, a inaczej do drugich. I nie wolno takich umów, między takimi umowami stawiać znaku równości, bo to jest po prostu nieprawda. Takie związki nie są żadnymi małżeństwami. Ja pamiętam, że jeszcze jak byłem prezesem UPR-u, to były podczas kampanii wyborczej zadzwonił do mnie taki sodomita z organizacji Lambda. No i pytał, czy jaki jest nasz stosunek do tych nieszczęsnych małżeństw. Więc ja mu powiedziałem, że każda rzecz ma swoją nazwę i tak dalej. Ale mówię, skoro już pan zadzwonił, to proszę mi powiedzieć, dlaczego wam na tym zależy? A on mówi, no dlaczego, że na przykład nie możemy po sobie dziedziczyć. Ja mówię, jak to nie możecie? Kiedy możecie? Przecież każdy z was może spisać testament, zapisać majątek swojemu tam partnerowi, no i możecie dziedziczyć. A on mówi, no tak, ale wtedy podatek spadkowy jest wyższy przy takich testamentach. O, to ja mówię, to tak mi pan mów. My chcemy zlikwidować podatek spadkowy, także możecie na nas głosować. No to oni tacy są. Panie Stanisławie, ale to jest już nie pierwsza taka, nazwijmy to, zdecydowana obrona TVN-u przez panią Żorżetę, bo już przecież mieliśmy taką historię jakiś czas temu, że pani Żorżeta stwierdziła, że telewizja TVN nie kłamie, bo jest notowana na giełdzie w Nowym Jorku. Nie wiem, czy pan sobie przypomina, tak z pół roku temu taki też... No wiem, pamiętam oczywiście. To zresztą, to tak, to było przy okazji śledztwa, które prokuratura wszczęła w związku z podejrzeniem, że obchody urodzin Hitlera w lasach pod Włodzisławiem Śląskim zostały zaaranżowane przez dziennikarzy TVN-u i potem wyemitowane na fali, że tak powiem, propagandy antypolskiej właśnie przez TVN, żeby dać pretekst do oskarżeń ze strony organizacji żydowskich przemysłu Holokaustu, że w Polsce takie brewerie się tego. I wtedy co pani Żorżeta zrobiła? A no, jak ktoś podniesie rękę na TVN, to tutaj będzie miał z nią do czynienia. Otóż zachowuje się pani Żorżeta jak ambasador Lebediew, czy ambasador Panteleimon Ponomarenko. Inna rzecz, że on nawet takiej ostentacji nie uprawiał. Sowieci to dyskretnie załatwiali takie sprawy, ale ona, no, to taka jest kobiecina, wie pan, prosta. To jest jeden wniosek, jaki z tego wynika. Ja zresztą to mówiłem, że prezydent Trump nie ośmieliłby się wysłać kogoś takiego na ambasadora do Moskwy, do Paryża, do Berlina, do Londynu,
A tu do Warszawy, to tam może nawet pani Żorżeta przyjechać jako ambasador. To po pierwsze. A po drugie, że to tylko pokazuje, jak administracja prezydenta Trumpa biega na krótkiej smyczy u Żydów. Bo właścicielem TVN-u jest firma Discovery Communication, której prezesem jest Dawid Zaslav z pierwszorzędnymi żydowskimi korzeniami. I pani Żorżeta jak koń kawaleryjski na trąbkę reaguje i natychmiast tutaj staje do apelu. To nawet byłoby śmieszne, gdyby nie było takie dla nas upokarzające. No właśnie, a dosłownie dzień wcześniej mieliśmy podobną historię z tak zwanym niemieckim atakiem na prezydenta Dudę. Prezydent Duda no, chyba niezbyt roztropnie dokonał ułaskawienia w jakimś tam zakresie sankcji, no bo to tak skomplikowanie trzeba tłumaczyć, żeby wytłumaczyć tą całą sprawę, tak? Osoby, która odsiedziała wyrok za jakieś tam czyny pedofilskie, w związku z czym no, przylepiono mu do czoła łatkę obrońca pedofilów, wyskoczyła z tym gazeta Fakt i wszyscy tutaj pisowcy twardo twierdzili, że to jest niemiecki atak na polskie władze, a tymczasem ten Fakt i ten cały Axel Springer to już od roku jest zupełnie w innych rękach i jeżeli już tam mówić o tym, że ktoś atakuje Polskę, no to no, Axel Springer to jest forma organizacyjna, która funkcjonuje i to jest spółka niemiecka. Natomiast właścicielem większościowym jest firma KKR ze Stanów Zjednoczonych i to jest też taka spółka no, takiej żydowskiej plutokracji mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. Panie Tomaszu, mnie to tylko utwierdza w przekonaniu, które od lat głoszę, że mamy do czynienia ze ścisłą koordynacją polityk historycznych żydowskiej i niemieckiej. No i to jest kolejna odsłona, że tak powiem. Natomiast Fakt jako gazeta, no cóż, to jest, wie pan, ja to uważam za prasę szmatławą. Za gazetę szmatławą. Mówię, że ja tak uważam, żeby się, wie pan, nadużytek niezawisłego sądu, że ja nie mówię, że jest szmatławcem, tylko że ja tak uważam, że to jest taka gazeta. Ale nie to, wie pan, jest dla mnie najgorsze. Bo dzisiaj przeczytałem, że redaktor naczelny Die Welt, redaktor naczelny Die Welt, a więc nie jakiegoś szmatławca, tylko no, dziennika poważnego, niemieckiego. Zwrócił się do prezydenta Dudy. Panie Duda, musimy porozmawiać. Otóż, Herr Redaktor, Kinderstube trzeba przestrzegać. Mówi pan do prezydenta, panie redaktorze Die Welt, z Die Welt. Otóż czy ktoś lubi pana prezydenta Dudę, czy nie lubi, to jednak jeżeli jakiś redaktor dziennika niemieckiego, który nawet nie ma jakichś korzeni, wie pan, tam hitlerowskich, bo nie wiem, czy ma, czy nie ma, nieważne, w tak bezceremonialny, familiarny sposób zwraca się do prezydenta państwa polskiego, to trzeba mu natrzeć uszu. Trzeba mu natrzeć uszu i powiedzieć, że no w taki sposób to Hans Frank się nawet nie zwracał. No ten Die Welt, o ile się nie mylę, to też jest Axel Springer, także po prostu... Tam... No więc to jest ta sama, wie pan, ta sama jaczejka i moim zdaniem tutaj żadna staroświecka rewerencja nie powinna mieć zastosowania, tylko wie pan... Z grubej rury trzeba nacierać uszu takim, wie pan, facetom pozbawionym kinderstuby. Bo to jest brak kinderstuby. Temu cymbałowi się wydaje, że jak jest naczelnym redaktorem, to może wszystkich rozstawiać po kątach. Może w Niemczech może. Ale na razie tutaj to trzeba mu uszu natrzeć. No w ogóle historia tych niemieckich wydawnictw to też nie jest taka zupełnie, nazwijmy to, jasna i wolnorynkowa, no bo przecież nie mogła być, jak tam były strefy okupacyjne i
zawaliły się te hitlerowskie Niemcy, no to przecież jak tam pojawili się ci okupanci, no to oni nie pozwolili na to, żeby tam była w cudzysłowie wolna prasa, bo by natychmiast no, tam sobie Niemcy pisali, co by chcieli, a przecież nie mogli sobie pisać, bo byli okupowani, tak? No bo denazyfikacja była, wie pan, tam ich Amerykanie wzięli ich za mordę, wie pan. Ale jak się okazało, nieskutecznie. No nie, no okazało się, że na przykład ten pan Axel Springer, który tam dostał koncesję na wydawanie gazet, no bo tam na początku był oczywiście system koncesyjny i tak się jakoś złożyło, że ci, którzy dostali koncesję na początku, to do dzisiaj te koncesje w zasadzie trzymają, bo tam są tak naprawdę tych dużych wydawnictw są cztery. Axel Springer tam ma jakieś 25% rynku. I wygląda na to, że on po prostu jechał na tej koncesji, a teraz, no bo on już umarł jakiś czas temu, jest wdowa po nim, która też tam dożywa swoich lat, bo tam ma prawie 80 lat, niejaka Frida Springer. I po prostu to wraca w ręce amerykańskie, tak jak to było wcześniej. A już zupełnie mnie zaskoczyło to, znaczy zaskoczyło, że na stronie tej firmy KKR, no to pojawia się postać tego byłego szefa CIA, który tutaj wizytował, niejakiego Petreusa, który tutaj wizytował Polskę tuż przed katastrofą smoleńską. To pan nawet o tym wspominał kiedyś, nie wiem, czy pan kojarzy taki fakt. No tak, ale co pan chce przez to powiedzieć? No nie, no chcę przez to powiedzieć, że takimi firmami się takimi ludźmi operuje się teraz polską prasą, no bo tam jak się ogląda tą stronę, no to widać jakiegoś Murzyna, widać jakąś tamten, ale jedyna poważna postać w tym takim stafie zarządzającym, nie? No bo ci panowie, którzy są właścicielami, to oni się nie ujawniają, to oni są tam gdzieś w tle. Natomiast pokazują ten, a w środku właśnie ten jeden pan, który był szefem CIA, no po coś takiego pana zatrudniają, nie? Panie Tomaszu, jasne, że po to go zatrudniają, żeby on im załatwiał interesy. Wie pan, tym, co tam mają specjalnego nosa do różnych spraw, to oni go zatrudniają. I to jest ilustracja, tylko ja niestety to z przykrością stwierdzam, że jeżeli gazety, proszę pana, które są w żydowskich rękach, to znaczy w rękach Żydów amerykańskich, wyprawiają takie rzeczy, to tylko jest świadectwem, że Stany Zjednoczone traktują Polskę instrumentalnie. To nie tylko to, że prezydent Trump się ośmielił tu przysłać panią Georgette, ale również to jest ilustracją tego, że wie pan, to teraz oczywiście środowiska żydowskie się rozbrykały, bo kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby coś takiego się, wie pan, działo. Bo teraz się rozbrykały, ale to tylko dlatego, że trzymają w kieszeni tych wszystkich amerykańskich twardzieli i ważniaków, wie pan. I taki szef CIA, wie pan, biega u nich za chłopca na posyłki. Bo to jest właśnie, to jest Ameryka, to słynne USA. No. Także no, powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. To ja nie mówię, żebyśmy tam, wie pan, jakieś kroki robili, sojusze tam, wie pan, zrewidowali. Nie, tylko żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę, że całe to towarzystwo traktuje Polskę instrumentalnie i jak będzie trzeba, to bez wahania będą nami frymarczyli, naszym narodem i naszym państwem i naszymi interesami. Także trzeba sobie z tego zdawać sprawę i wyciągać wnioski. Panie Stanisławie, ale jak taki problem rozwiązać? Bo tutaj oczywiście te osoby z PiS-u, które mylą fakty, nie wiedzą, co jest WSI, co jest Axel Springer, co jest pan Zaslav, a co jest spółka KKR, wzywają do repolonizacji polskich mediów, znaczy polskojęzycznych mediów, tak? Jasne, to jest, proszę pana, to jest repolonizacja, to jest pseudonim renacjonalizacji. To nie tylko gazety, ale również przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego też są repolonizowane, banki są repolonizowane. Czyli krótko mówiąc, rząd chce, tak jak było za sanacji, przejść na ręczne sterowanie również, po co żeśmy komunę obalali, wie pan, ja to całe życie dorosłe
walczyłem z cenzurą jeszcze w latach 70. Tam podziemne wydawnictwo prowadziłem, gazetę taką dla chłopów, gospodarz. No a tu, wie pan, zostałbym zrepolonizowany tutaj, gdyby coś takiego dalej było. Więc moim zdaniem od gazety powinny pisać wszystko, co chcą. Tyle tylko, że władza państwowa powinna wyciągać z tego wnioski, jak naczelny redaktor Die Welt się, panie Duda zwraca do prezydenta Polski, to trzeba go nauczyć Kinderstuby, no i tyle. Ale jak go nauczyć Kinderstuby, no i tyle? Proszę pana, na przykład, no nie wiem, zainspirować Gazetę Polską, czy tam Tygodnik w sieci, żeby się zwróciła: ej ty Merkel, stara ruro, no musimy porozmawiać i tak dalej, wie pan, no. Albo tego prezydenta całego, ja tam nie wiem, nawet nie, a już wiem, Walter Steinmeier się nazywa, no to albo jemu tak powiedzieć: no słuchajcie, no Steinmeier, wy tutaj niech wam woda sodowa do głowy nie uważa, Steinmeier. Musimy porozmawiać, Steinmeier. No i to tak się, wie pan, takie dialogi na cztery nogi prowadzić. Jak wy tak, to my tak. Nie żeby rząd się tam jakieś demarsza, uchowaj Boże, tylko wie pan, to tak spuścić ze smyczy naszych tutaj. No, ale jak ten problem rozwiązać? No bo to jest jakby tutaj są... Ale jaki problem? Jaki problem, panie Tomaszu? No problem taki, jak te jakby przenoszenie tej propagandy w ręce obce, do końca też nie wiadomo jakie. No bo wie pan, to jest tak, że we Francji cała ta prasa z jakichś tajemniczych przyczyn, niby prywatna, ale jest francuska. Tam nie ma właściwie żadnego zagranicznego wydawnictwa. W Niemczech jest tak, że są te cztery cały czas wydawnictwa, które ja tutaj podejrzewam o to, że one były agenturalnie ustanowione przez Amerykanów tam podczas jakby tej okupacji Niemiec, no bo zresztą nie mieli za bardzo innego wyjścia, bo to by im zaraz jakieś tam Der Stürmery zaczęły wychodzić, czy coś w tym stylu, no to sobie wzięli Axela Springera i mu powiedzieli: no wydawaj, ale masz to wydawać i tak dalej, nie? A z kolei na przykład w Wielkiej Brytanii to tam sobie ci Rosjanie nakupowali te gazety i rzeczywiście, no przyznam, że byłem ostatnio troszkę zdziwiony, jak tam byłem w Londynie jakoś w grudniu i dostałem, bo tam darmowo rozdają Evening Standard, a tam Evening Standard to kupił jakiś tam sobie pan rosyjski magnat, ten oligarcha tak zwany, no i cała gazeta Evening Standard była, no tam jakieś newsy też oczywiście były, ale początek był poświęcony temu, jak tam ten oligarcha jeździ tu, jeździ tam, tutaj pomaga Brytyjczykom i tak dalej, jego syn też pomaga i żona i tam wszyscy pomagają tym Brytyjczykom, więc oczywiście gazeta Evening Standard już przyjęła formę zadziwiającą. Panie Tomaszu, no jak ktoś chce czytać takie gazety, to oczywiście nie można mu zabronić, no niech, wie pan, ten cały oligarcha najwyraźniej nie może wytrzymać i tam ten jego syn bez autoreklamy i ta jego żona, wie pan, no to niech nawet się nago fotografują w każdym numerze, tyle tylko, że no, dopóki nie ma obowiązku czytania takich wydawnictw, to wszystko jest w porządku. No ale do pewnego stopnia taki obowiązek tych głównych wydawnictw to no, czytanie obowiązek wynika z tego, że jeżeli to jest odpowiednio, nazwijmy to, wtłaczane i blokowane są inne rzeczy, no tak jak to się dzieje w internecie, na tym YouTubie i tak dalej, bo niech pan sobie przejrzy tam te tak zwane główne strony YouTube'a, no to tam to są właśnie te fakty, te super ekspresy, te jakieś gazety wyborcze i tak dalej, czy innymi słowy, żeby tutaj się do nas dogrzebać, to ktoś musi intensywnie pracować nad tym, tak? A co zrobi, jeżeli Tomaszu, nie ma czasu na to, tak? Panie Tomaszu, pan prezydent Duda, to sam słyszałem, że się odgrażał, że jak zostanie prezydentem, to doprowadzi do tego, że te wszystkie YouTuby i tamte to będą zmuszone do przestrzegania prawa polskiego. Szkoda, że przez ostatnie 5 lat na ten pomysł nie wpadł.
Obawiam się, że nie wpadnie również na ten pomysł, jakby następną kadencję był prezydentem, dlatego że no nie można mówić kilku rzeczy jednocześnie. Mówić o repolonizacji różnych tam, wie pan, firm, jednocześnie zapraszać tutaj Google'a i Microsofta. No albo jedno, albo drugie. Wie pan, to Microsoft i Google to są tak samo firmy, które mogą prowadzić, nie wiem czy prowadzą, bo obawiam się, że jak mogą, to prowadzą, to uczestniczą w totalnej inwigilacji, no to jak im wolno, to dlaczego tamty? A zresztą, wie pan, mniejsza z tym, Gazeta Wyborcza, czy to jest gazeta zrepolonizowana, czy nie? No pytanie, co rząd zamierza zrobić z Gazetą Wyborczą w takim razie, jak ma taki szeroko zakrojony program repolonizacji mediów? Co zamierza zrobić z TVN-em? Jak ma tak. A poza tym, wie pan, czy TVP, no to oczywiście jeśli chodzi o stosunki własnościowe, to ona jest polska, tak, własnością rządu, ale proszę pana, no wcale nie jest lepsza od innych. Tylko z innej mańki nas zażywa. Także to moim zdaniem to nie. To, co proszę pana jest istotne na rynku prasowym, to jest pluralizm i brak cenzury. I z tym trzeba walczyć, a nie z tym, że wie pan. No mówię, no co rząd zamierza zrobić z Gazetą Wyborczą? Ośmieli się ich ruchnąć? No nie ośmieli się. Wiadomo, jak przez 30 lat się nie ośmielił, to i teraz się nie ośmieli. No to co tu bredzi o repolonizacji, wie pan? No podobno nawet jakiś już tam projekt ustawy był rzekomo przygotowany. No to na pewno tak, no wie pan. Przed wyborami prezydenckimi to już wie pan, nawet obiecają, że w stawie wodę zapalą, wie pan, i będą dusić ludzi gołymi rękami, a potem na szczęście o tym zapominają zaraz następnego dnia. No ja poszukam sobie tego projektu, zobaczę, co tam jest napisane, bo może tam jest w planach reaktywacja RSW Prasa Książka Ruch. Już. No tu na pewno będzie musiała powstać jakaś czapa, bo to wie pan, jak to będzie zrepolonizowane, no to nie ma rady, ktoś musi tym kierować. To tak jak mówił ten partyjny but w filmie Kontrakt tego Krzysztofa Zanussiego, że demokracja, owszem, ale ktoś musi tym kierować. No to tutaj też ktoś musi tym kierować i wie pan, powstanie jeszcze Ministerstwo Informacji i Propagandy. No nie wiem, kto tam stanie na czele, bo gdyby Józef Goebbels zmartwychwstał, to na pewno by się nadał, ale no to być może, że jakiś jego duchowy potomek. No i będziemy mieli, wie pan, to samo. Także myślę, że to jest pseudonim, tylko no tu. Rząd tu odgrywa, wie pan, rekonstrukcję historyczną przedwojennej sanacji, która to samo robiła. I tak samo się zasłaniała patriotyzmem. A tak naprawdę to chodziło o zbudowanie żerowiska, przekształcenie państwa w żerowisko dla tych wszystkich pułkowników. Panie Stanisławie, zmieńmy temat, bo ja się tak zastanawiałem po tym, jak Krzysztof Bosak zdobył te 7% głosów, no to w jaki sposób PiS będzie tutaj walczył z Konfederacją i z tymi środowiskami narodowymi, konserwatywno-liberalnymi, no krótko mówiąc, żeby je w jakiś sposób rozczłonkować, rozwalić i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że jeszcze przed wyborami prezydenckimi koncepcja została zarysowana. Nie wiem, czy pan czytał. Mianowicie pan premier Morawiecki zaproponował stworzenie jakiegoś funduszu dla patriotów, narodowców, już nie pamiętam dokładnie, jak oni to nazwali. Innymi słowy, rzucili teraz taki lep, jeszcze nie wiadomo, ile tam x tam będzie milionów i tam na przykład, jak ktoś się zlepi, no to będzie tak zwanym narodowcem patriotą, a jak się nie zlepi, to będzie narodowcem antypatriotą, czy coś w tym stylu. Panie Tomaszu, to mi przypomina ruch księży patriotów w wykonaniu Stowarzyszenia Pax w latach stalinowskich. To też tam oni tak dotacje nawet dostawali, a ten Bolesław Piasecki od Łaby do Władywostoku, to było chyba jedyne przedsięwzięcie tego typu na cały obóz socjalistyczny. Mówię o zakładach Inco Veritas.
No, to wie pan, nic tu nowego pan premier Morawiecki nie, zresztą co tu nowego można wymyślić? Księży patriotów, ruch księży patriotów, no bo to jeżeli Konfederacja by się dała na to nabrać, bo no, tam na, przypuszczam, że jednym z tych patriotów to numer jeden to pan Marian Kowalski zostanie, bo on teraz jest do wynajęcia, no to na pewno skorzysta z okazji. Bo ma taki tropizm do pieniędzy jak słonecznik do słońca. No to tak, ale to nie jest powód żaden, żeby iść w jego ślady. Bo ta zabawa nie trwa długo. Jak rząd się zmieni, no to forsa odpłynie i co wtedy? Dlatego moim zdaniem Konfederacja nie powinna się nabierać na takie plewy, tylko powinna robić swoje. A teraz przed wyborami, przed drugą turą wyborów, ponieważ podjęła taką uchwałę, że nie popiera żadnego kandydata, to ja na jej, jakbym był, bo ja nie jestem konfederatą, ani też żadnym doradcą, ale gdybym na przykład był, a nawet nie, powiem co ja zrobię. Powiem co ja zrobię. Otóż ja pójdę na głosowanie i proszę pana postawię krzyżyki przy obydwu kandydata. Ten głos będzie oczywiście nieważny. I gdyby tylko tam powiedzmy 10 tysięcy osób tak zrobiło, no to oczywiście nie będzie to miało znaczenia. Ale gdyby tak zrobiły 3 miliony obywateli, a to miałoby to konsekwencje i polityczne, i prawne. Polityczne takie, że przy dużej frekwencji, proszę pana, by się okazało, że coraz więcej obywateli jest niezadowolonych, nie akceptuje tego ukształtowanego w Magdalence modelu sceny politycznej. A konsekwencja prawna jest taka, że Sąd Najwyższy, o tam też są dwie partie polityczne, sędziów starych, co to jeszcze samego znali Stalina i sędziów młodych, którzy Stalina już nie znali, to oni się tam rzucą sobie do gardła w Sądzie Najwyższym, czy uznać wybory za ważne, czy za nieważne. A ten kandydat przegrany to ze skóry wyjdzie, żeby Sąd Najwyższy uznał wybory za nieważne. I gdyby tak się stało, to po pierwsze ci antagoniści skoczą sobie do gardeł, może nawet się zagryzą. To by było dobrze, bo wie pan, jakby się zagryźli, to by się otworzyła przestrzeń dla świeżej krwi na politycznej scenie. I pani Elżbieta Witek nie miałaby żadnego innego wyjścia, tylko na podstawie artykułu 128 Konstytucji musiałaby wyznaczyć termin nowych wyborów, chyba po 60 dniach najwcześniej. Także mielibyśmy powtórkę z rozrywki, wie pan, czy to z panem Hołownią, to już nie wiem, bo myślę, że stare kiejkoty już by się nie odważyły go drugi raz wystawiać jako jasnego idola, tym bardziej, że jak tylko, wie pan, pierwsza tura tam się skończyła i tu już naprawdę, już na poważnie tym razem, no to natychmiast mu zabronili fikać. Ty, Hołownia, ty u nas bardzo uważaj. No i on natychmiast podreptał do pana Trzaskowskiego, postawił mu szalenie twarde warunki, tam między innymi taki, żeby w kancelarii prezydenta zatrudnił czterech bezpartyjnych fachowców. No nie trudno się domyślić, co to za fachowcy bezpartyjni są. Zresztą pan Trzaskowski sam wie, że musi zatrudnić, bo inaczej taka czarna niewdzięczność mu się nie opłaciła, wie pan. Nie po to go tutaj nadymają stare kiejkuty, żeby, wie pan, żeby on im się nie zrewanżował. Ale to mówię, tak by trzeba było zrobić, bo szkoda tracić takiej okazji, bo to będzie demonstracja polityczna, która nawet może mieć konsekwencje prawne. Ale czy ten pomysł pana Morawieckiego to nie jest już jakby zagrywka tak brutalnie tania, że może się okazać, że jednak nawet pan Kowalski się nie zgłosi, a jednocześnie odsłaniająca doświadczenia pana Morawieckiego z tymi wszystkimi fachowcami partyjnymi i bezpartyjnymi, którymi uprawia Polskę, że tam jak tylko ma coś uprawiać kimś, no to mówi, dobra, to dam ci tyle albo tyle i rób tak albo tak. I tutaj no,
wyszedł z założenia, że też położy lep i natychmiast przyjdą zwierzęta do paśnika. No, ja myślę, że on na podstawie własnych doświadczeń i pobytu w Zjednoczonej Prawicy, wie pan, to do takiego wniosku mógł dojść, że jak tam, wie pan, zadzwoni kieską pomału, to natychmiast tam wszyscy się do niego zbiegną. Prawdopodobnie tak tam jest. Prawdopodobnie tak tam jest. Tam nikt niczego za darmo nie robi. Tylko każdy jest wynagradzany jakimś tam, wie pan, złotym plastrem. Natomiast powiem tak, że od 1990 roku scena polityczna jest ukształtowana tak, że tam są dwa antagonistyczne obozy. Tam sztandary i szyldy się zmieniają, ale zawsze mamy do czynienia z takimi dwoma zantagonizowanymi obozami, które niby to prowadzą między sobą straszną, wyniszczającą wojnę, ale ponad podziałami mają identyczny interes, żeby ani z jednej, ani z drugiej strony nie powstała alternatywa polityczna. No i jeśli chodzi o obóz zdrady i zaprzaństwa, to stare kiejkuty ostatnio to robią z wyborów na wybory. Takie przedsięwzięcia jednorazowego użytku. Ruch Palikota, pan Ryszard Petru, pan Paweł Kukiz, no i teraz pan Hołownia. Tam on ruch, tam będzie się ruchał, w tym ruchu, wie pan, i tak dalej. No, a Prawo i Sprawiedliwość to no, inaczej. No, ale tu Konfederacja się pojawiła, co tak jak mówiłem w którejś z naszych rozmów, panie Tomaszu, że zawsze uważałem, że liberalizm gospodarczy trzeba tak jakoś ożenić, wie pan, z ruchem narodowym. To nie tylko dla grzeszników Pan Bóg stworzył rzeczy smaczne. No i właśnie to się stało, to się spersonifikowało w postaci Konfederacji i to jest dla Prawa i Sprawiedliwości, to jest rzeczywiście problem. I tutaj myślę, że przekupstwo, próby korumpowania, to będzie tylko jedna strona medalu, a druga strona to będą, wie pan, ABW i tam te wszystkie, wie pan, szubrawcy ci wszyscy. I marchewka się ujawniła, podejrzewa pan, że kij też jakoś się pojawi. Tak, nie, to kij to się pokaże zaraz po wyborach, wie pan, jeszcze zanim marchewka się pokaże, to z kijem się zapoznamy, to nie ulega wątpliwości. I trzeba być na to przygotowanym. Dlatego, wie pan, jeszcze takie ważne jest, żeby te wybory, wie pan, się nie zakończyły 12 lipca, tylko żeby się zakończyły gdzieś tak w grudniu. To przynajmniej w grudniu to każdy jest trochę cieplej ubrany, tylko tak nie będzie ten kij bolał, wie pan. Bo to, że dostaniemy kijem po plecach, to jest na 100%, to z tym się trzeba liczyć. Prawo i Sprawiedliwość wykorzysta wszystkie możliwości państwa, bo tu, żeby tylko do tego doprowadzić, tym bardziej, że Konfederacja nie ma żadnego zagranicznego protektora. W odróżnieniu na przykład od Fundacji Otwarty Dialog, której, wie pan, ABW nie ośmieli się ruchnąć pana Kramka. O, niech by tylko spróbował. To by tam, wie pan, od razu im przypomniano, skąd im nogi wyrastają, więc oni wiedzą. A tutaj Konfederacja nie ma żadnego protektora zagranicznego. Ani Niemcy, ani Amerykanie, ani Ruscy, no nie ma żadnego. Tylko jest, proszę pana, zdana na poparcie polskich obywateli. No i jeżeli nie będzie robiła głupstw, jeżeli, proszę pana, wykaże odporność na to, na te różne, i na korupcję, i na kije, no to bardzo możliwe, że powoli, powoli to poparcie dla niej będzie rosło. Zwłaszcza, i tu trzeba tylko wziąć na przeczekanie, bo jestem przekonany, że tak z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia tylko do 2023 roku. A po 2023 roku ten obóz Zjednoczonej Prawicy może się rozlecieć. Albo dlatego, że naczelnik państwa się przeziębi,
albo dlatego, że walka o schedę po nim przybierze takie rozmiary, że to już te ruchy odśrodkowe okażą się silniejsze. No i wtedy będzie okazja, żeby tu wziąć udział w tym przetasowaniu. To trzeba, wie pan, wyczekać moment, nie dać się zdominować, nie dać się skorumpować, tylko, proszę pana, czekać na swoje 5 minut. I to 5 minut może być właśnie wtedy. Panie Stanisławie, na koniec zabawna historia, jak tutaj ujawniły się oświadczenia majątkowe posłów w zeszłym tygodniu, no to się okazało, że zarząd, czyli Politbiuro Partii Razem, tam sobie wszystkie pieniądze, które tam mieli na koncie, to sobie rozdrapał, tam po 200 tysięcy każda ta panienka dostała. I w tym momencie... Tak, pani Żukowska też sobie wzięła 200 tysięcy. No ta pani... Aj, aj. To pani Marcelina Zawisza sobie wzięła 200. To jakaś... Nawet nie wiem, kto to jest. No tam takie te panienki, ale tylko zarząd, bo tam jakaś jest posłanka, która nie jest w zarządzie, to ona nie dostała. Nie dostała. Nie, 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 to tylko Politbiuro. Tylko to, mi przypomina taki wiersz w przekładzie Boja Żeleńskiego, wiersz Franciszka Villona. Ci mają winka i pieczyste, coś tam sosy i smaki zawiesiste, jajca kładzione z octem świeże. Nie są podobni do mularzy, którzy mur wznoszą w wielkim trudzie. Tu się pomocnik nie nadarzy, sami se żują dobrzy ludzie. To na socjalizmie się najlepiej zarabia. Pamiętam taką scenę, jak kiedyś pod Sejmem była demonstracja takich bezrobotnych, czy tam kogoś takiego. I do tych bezrobotnych wyszła pani posłanka Izabela Sierakowska z Sojuszu Lewicy Demokratycznej w takim futrze z norek do kostek. To z tej wrażliwości społecznej, wie pan, to oni tak samo. Tak. Ale się teraz zapadli pod ziemię i nie reagują w ogóle na zapytania proletariatu. Tam, znaczy pojawił się jakiś taki wykrętny komunikat, że to niby chodziło o to, że oni wezmą po te 200 tysięcy, po czym to rozdadzą po rodzinie, a rodzina wpłaci na SLD. No tyle, że jak tam... Tak, tak. Ale to za komuny tak samo było, wie pan. Definicja koniaku, pamięta pan? Nie. Że to jest napój klasy robotniczej spijany ustami jej przedstawicieli. No to dokładnie to samo. To są, wie pan, nieodrodne potomstwo partyjnych kacyków. No to jak oni mają się inaczej zachowywać? Przecież wyssali to z mlekiem matki i ze spermą ojca, wie pan. Ale jeżeli oni przecież z zabawnie miedzianym czołem głosili, że tu walczą o te... podwyżki zarobków dla proletariatu, że tam prekariat tam to jest straszna rzecz, nie wiem czy pan słyszał takie pojęcie. I jeszcze w dodatku przyłapali tego pana Zandberga, który też sobie te 200 tysięcy przytulił, że oświadczył jeszcze w sierpniu zeszłego roku, czyli niecały rok temu, że oni mają tutaj zasady proletariackie, w związku z czym maksymalna pensja zarządu to 5 tysięcy. A tu się potem okazało, że jednak troszkę więcej. No, mam nadzieję, że ludzie się nie dadzą nabierać na takie rzeczy, chociaż tak całkiem, wie pan, to nie jestem tej nadziei pewien, bo durniów na świecie nie brakuje, a w Polsce zwłaszcza dużo ich jest, czego dowodem jest właśnie taki sukces pana Rafała Trzaskowskiego. No bo ja go uważam, panie Tomaszu, za takiego zarozumiałego blagiera. No ale zarozumiali blagierzy mają u nas wzięcie. No proszę bardzo, prezydentem został Lech Wałęsa. Potem na 2 kadencje prezydentem został Aleksander Kwaśniewski. Przecież to są te same typy ludzkie. Te same typy ludzkie. To jest naprawdę nieszczęśliwy kraj. Szanowni Państwo, naszym gościem był dzisiaj redaktor Stanisław Michalkiewicz. Serdecznie dziękuję za komentarz. Przypominam o naszych nieprzerywanych problemach z wielkimi firmami, które nas tutaj starają się dodusić. Także jeśli ktoś miałby ochotę, to zachęcam do wspierania Fundacji Najwyższy Czas, która w tej sytuacji musi przejąć finansowanie całego przedsięwzięcia.
No i oczywiście do subskrybowania, tak jak powiedziałem, z uwagi na to, że kanał najwyższy czas mamy przyblokowany, to będziemy teraz te kanały jakoś tam próbować rozmnażać, bo tam można sobie założyć jakieś inne kanały, no i jeżeli tam jeden wyrzucą, no to zbudujemy drugi, tylko że po co, dlaczego my mamy być zmuszani do takiego lawirowania i tak chodzenia zygzakiem po lesie, no to jest zupełnie... Dlatego, że mamy, wie pan, bardzo nieśmiałych, umiłowanych przywódców, którzy nie są w stanie doprowadzić do tego, żeby polskie prawo w Polsce było stosowane. No, chciałoby się powiedzieć, że trzeba ich wymienić, ale jakoś to się nie udaje od 30 lat, także cały czas... Ale trzeba próbować. Trzeba próbować, tak? Kropla drąży skałę, byle tylko... Tak. Nie... To tak jak w rosyjskim przysłowiu, nie będę go powtarzał, bo to żeby tu, nie, wie pan, żadnych trywialności nie wprowadzać do naszej rozmowy. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję. Redaktor Michalkiewicz. Dziękuję bardzo.